Witam Was w kolejnej części Hopmona. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden niebieski tam sobie biega. Szkoda. Bo właśnie jeden niebieski mnie zabił. Tylko jeden! Nie idziesz w tą stronę. Ale zaraz może się to zmienić. Na szczęście jedna z meduz już mi nie zaszkodzi za bardzo. Moje się te wspaniaczki mogą mi wejść w każdym momencie do mnie. Ale... ryzykujemy. O-o! Czekam na ciebie, Draniu! Czekam na ciebie! No i nie żyjesz. Nie żyjesz! Wszyscy! Wszyscy niebiescy zostali zlikwidowani na całe szczęście! Mam nadzieję, że teraz sobie nie zginę. Że nie zrobię czegoś głupiego. Co mnie pozbawi wszelkich nadziei na wygraną. Gdzieś tutaj jeszcze biega jedna meduza. Biega? To jest dziwne. Zdawało mi się, że jedna meduza gdzieś tutaj jest. No ale dobra, skoro nie ma, to nie ma. Być może pomyliło mi się z tym drzewkiem. To jest też bardzo możliwe. Meduzo? Chyba nie ma. Chyba nie ma, więc... okej. Przejdę sobie tędy spokojnie. Nie miałem zbierać tego kryształka, ale dobra. Przejdę do tej gwiazdki. Oddam te oto kryształki. I lecę po kolejne, już bez żadnych raczej problemów. Jakimś cudem udało mi się tych wszystkich przeciwników stąd powybijać. Wow, to jest ciężkie. A na szczęście jakoś się udało. Teraz tylko tutaj nic nie spaprać. I przejść sobie spokojnie. Jak najbardziej spokojnie się tylko da. I po ostatnie kryształki. Po ostatnią trójeczkę. Teraz nie mogę nic zepsuć. Nie mogę jakiegoś zapomnieć, bo to będzie koniec. Jeśli jakiegoś zapomnę, to już będzie koniec. Definitywny koniec. Ale tutaj są trzy kryształki, więc mam wszystko, co się dało zebrać. Teraz nie zepsuć tutaj, na ostatniej pułapce. O, udało się. Jest. Ten poziom... dał naprawdę sporo problemów, ale się na szczęście udało. To wygląda bardzo mało znajomo. To jest coś podobnego na... to jest na wzór poziomu 13, tylko że... zupełnie inny design poziomu. Tak samo mamy tutaj... cztery różne pomieszczenia, w których mamy do zdobycia kryształki. Okej. Tutaj wszystko muszę zrobić na raz. Nie mogę teraz sobie wyjść i wrócić tutaj jakoś później, bo nie da się. Muszę to wszystko zrobić na raz. To może być ciężkie wyzwanie, skoro mam już tyle tutaj na głowie kryształków, ale jak widać, jednak mogę zdążyć. Teraz lepiej poczekać, żeby nie wleść na te kolczatki, bo można je teraz dogonić, jeśli
jeśli jesteśmy na strzałkach. Więc lepiej być jednak ostrożnym. Mimo że są szybsze, to jednak na strzałkach można jeszcze na nie wpaść. Wiecie, co mi się nie podoba w tamtym pomieszczeniu? Ten niebieski gość, który jest na samym środku. Jeśli on będzie akurat w trybie przyspieszenia, to... No, więc może ja załatwię najpierw go. Ojej, udało się. Dlaczego idziesz w moją stronę? Dlaczego akurat w moją? Okej, już nie żyjesz. To jest podobne do tych duchów, które były wcześniej w takim zamkniętym pomieszczeniu, jednak... No tutaj jest to nieco łatwiejsze mimo wszystko. Mamy więcej tutaj do manewrowania pola. Zwłaszcza, że jeszcze możemy przeskoczyć, znaczy przejść pod tymi meduzami. One gdzieś tutaj biegają w tym poziomie teraz pewnie. Chociaż może już wszystkie wybiłem. Chyba jo. No ale możliwe, że jeszcze jakieś tutaj biegają. No załatwię je przy okazji. Zanim wejdę na te strzałki, jednak wolę załatwić tego przeciwnika. A tam jest jeszcze jedna meduza. Więc może lepiej ją załatwię, zanim postanowi przejść do mnie. I mnie zabić. Tylko żeby moja próba zabójstwa nie skończyła się tym, że sam zginę. Nie żyjesz. Definitywnie nie żyjesz, przyjaciółko. Teraz zebrać jakoś to. Pójść dobrze po tych strzałkach, żeby zebrać tamte kryształki. Okej. Teraz tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, okej. Teraz tylko zdaję wyjść z tego poziomu. No ale mam ja, więc dobra. Nie chciałem tak robić. Chciałem ruszyć w tą stronę, ale jeszcze trzymałem klawisz, więc dobra. Jest dwa pomieszczenia mając z głowy. Jeszcze tylko połowa. Okej. Tu jest kolejny niebieski, jednak on nie jest aż takim trudnym zagrożeniem, jak był tamten niebieski. Bo jednak tamten niebieski mógł być naprawdę w złej pozycji dla nas. Uuu! Dobra, pośpieszyłem się. Akurat musisz wychodzić. Wszyscy akurat muszą wychodzić. No, nie udało ci się. Prawie uciekłeś, ale no, złapałem cię. Jak mi przykro. Muszę lecieć tędy. I zebrać tutaj wszystko. Okej. Wszystko jasne. Tak samo zrobić w tą stronę. Już zbierę wszystko od razu, żeby mieć to z głowy. Nie będę aż tak obciążony. Mogę teraz spokojnie to zaprowadzić w tamto miejsce. Do tej oto gwiazdeczki. I zostało ostatnie pomieszczenie. I tutaj gdzieś są właśnie te niebieskie kolczatki. Jednak one są tutaj dla nas najmniejszym zagrożeniem. Bo w ogóle nie musimy się nimi przejmować. Co jest ciekawe. Chyba, że wejdziemy na te strzałki, to wtedy... Jeśli wejdziemy na te strzałki, to nie ma nadziei dla nas. Nie ma już dla nas nadziei. To koniec, jeśli wejdziemy na strzałki w tym miejscu.
Więc lepiej być ostrożnym i takiej głupoty nie zrobić. To może być szczerze ciężkie. O! Dobrze, udało się. Na całe szczęście musimy się tutaj skupić, żeby nie wleźć tutaj tak, żeby mnie trafiło. I to się udało. Ten poziom z głowy i... teraz strzałeczki. Całe mnóstwo strzałeczek powróci znowu. Ja tego nie chcę. Ja was też nie chcę tutaj. Utrudniacie mi wszystko. O tak. Myślałem, że coś z tym zrobię jeszcze. Ale nie udało się. Oni tutaj wszyscy mogą mi wejść. I mamy ciekawy start. Wracaj tu. Chcecie mieć z głowy, ale niestety nie mogę. To może być naprawdę ciężki poziom. A. Mogłem cię zabić, ale uciekłeś. No cóż. I co zrobisz? O-o. Przyjdziesz do mnie. I będziesz chciał mnie zabić. Naturalnie. Zatrzymaj się i wtedy cię zabiję. No, może być też tak. Tu, tak, robimy tutaj taką twierdzę. Będę się tutaj bronić do ostatniej kropli krwi. O. Tu są jeszcze te niebieskie pułapki. Więc będzie miał jeszcze śmieszniej. Jeśli sobie za czasne drogę nie będę mógł wrócić. Więc lepiej to wszystko rozważać spokojnie z tymi pułapkami. Trzeba się zrobić jakieś głupoty. Dobra. Nadal boję się tego niebieskiego. On może mi sprawić naprawdę sporo problemów. Te meduzy najmniej. Tylko ten niebieski. Okej. Twoje życie zaraz się skończy. Wiedziałeś? Chodząc tutaj? Zaraz moje życie się skończy. Akurat o jedną pozycję złe miejsce. Okej. Pożesz ty! Ty cwaniaku mały! Zatrzymaj się w końcu! O-o. Po raz kolejny! Nie udało ci się! Ten atak terrorystyczny ci się nie udał! I zginąłeś i wszyscy niebiescy tym razem są zlikwidowani na całe szczęście. Na całe kurcze szczęście. Wow. Wow.
Została jedna meduza. Jedna meduza. Ryzykować czy nie ryzykować? Ona którą stronę idzie? Idzie gdzieś tam, dobra. Robimy to. Wow, 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 wow. Udało się. Udało się, ledwo. Jakoś się udało. Już myślałem, że ten niebieski mi znowu zlikwiduje przez to, że za bardzo do mnie biegł szybko. Szczęście mu nie wyszło. Na całe kurcze szczęście mu nie wyszło. Zbiorę te. Potem się zastanowię, co zrobić z tamtymi, do których mam trochę niefajne dojście przez moje pułapeczki, które tutaj są. Okej, nie wleź na razie na te strzałki. Ten działają jak chcę, ale te działają jak chcę, więc tutaj przejdę. Gdzie ta meduza? Tam sobie skacze. Koniec skakania, przyjaciółko. Dobra. Więc muszę jak najszybciej przejść tutaj. Bo inaczej to się skończy dla mnie zgubą i lepiej, żebym już tutaj nie wracał. Nigdy przenigdy w życiu. Okej, tutaj... Nie wrócę tam. Pięknie. Raczej nie ma już jak zginąć. Raczej już nie. Tutaj jak najbardziej chcę dać wszystkie i nie cofać się nigdy. Bo może być śmierć od razu na miejscu. Teraz spokojnie przejść do tej gwiazdki upragnionej wreszcie. Jest. Wreszcie wyszło. Na całe szczęście, Tom z głowy. Ostatni poziom na dziś. Widzę, że będzie tutaj naprawdę sporo rzeczy, na które będziemy musieli bardzo uważać. Nie wiem, jak powinienem się teraz zachować. Czy lecę dobrze? Czy nie umrę sobie? Nie umarłem, ale widzę, że tutaj będzie bardzo dużo zabawy, ponieważ cofnąć się nie mogę w żaden sposób. Tym razem tutaj zamiast duchów są meduzy, tylko że teraz jest taka różnica, że mogę do nich strzelać w każdym możliwym momencie, bo nie ma tej zielonej pułapki, która co jakiś czas się zamyka, więc mam tutaj całkiem dobrą swobodę. Więc meduzy mogę zniszczyć naprawdę sprawnie. Tam powracają kociołki? Nie ma kociołków. Prawda? Są! Oczywiście, że są! Jak można było o nich zapomnieć? Na szczęście ten poziom nie jest długi. To jest plus. Dobra. Ale muszę zebrać po drodze wszystko. I to jest ten minusik. Dobra. To jest idealna pozycja snajperska. Stąd nikt nie może mi zagrozić. Dosłownie nikt. Szlak. I tam jest dwóch niebieskich, więc... Tak. Na pewno do nich wejdę. Na pewno do nich wejdę. Nie. Tutaj wcześniej były meduzy. Teraz są niebiescy przyjaciele. Którzy chcą sprawić mi trudności. I ja obok kociołka już nie przychodzę. Po tym, co było ostatnio, nie mam ochoty przychodzić ponownie obok tego kociołka.
dobra. Więc teraz jak to zrobię? Żeby nie przychodził kociołka? Powinienem zdążyć. I uda mi się. O! Dobra. Ha! Haha! Ale to było ryzykowne. Ale jestem już pewien, że się da. Jeszcze tylko trzy. Które są po drugiej stronie. Spoko. A co tam? Przejdę sobie tutaj na spokojnie. Bo widziałem, że kulka leciała w inną stronę, więc... No cóż. Udało się. Ostatnie 15 poziomów nam zostało do ukończenia. Które? Będziemy zwiedzać w takim oto świecie. To już by było tyle w tej części. Zapraszam do komentowania i oceniania. Do usłyszenia następnym razem.